Witam w kolejnym odcinku Za pulpitem maszynisty. Dzisiaj opowiem Wam o N71KM, młodszym bracie N57. N71 to pojazd skonstruowany na bazie N57. Został zaprojektowany i był produkowany we wrocławskim Pafawagu. N71 składa się z czterech wagonów, dwóch rozrządczych i dwóch silnikowych. Jego całkowita długość to 86 metrów. W barwach kolei mazowieckich jest sześć takich pojazdów. N71 numer 100 oraz N71KM o numerach od 101 do 105. Na pulpicie maszynisty znajduje się tak. Nastawnik kierunku jazdy, nastawnik jazdy i hamulec pneumatyczny typu Orlikon. Pod radiotelefonem znajdują się amperomierze i woltomierze. Ponieważ mamy dwa wagony silnikowe, mamy dwa amperomierze. Woltomierz wskazujący napięcie sieci, woltomierz baterii i amperomierz baterii. W centralnej części pulpitu znajdują się przełączniki służące maszyniście do uruchamiania pojazdu, sterowania pracą pojazdu. Na panelu dostępne są te same funkcje jak na N57. Z takich przełączników do obsługi maszynisty jest załączenie radiotelefonu, przyciemnienie reflektorów, sygnał dźwiękowy, załączenie rozrządu, załączenie sprężarki, sterowanie przetwornicą główną, załączenie i wyłączenie. Załączenie włącznika szybkiego, odblokowanie przekaźnika nadmiarowego silników trakcyjnych, sterowanie oświetleniem kabiny, sterowanie ogrzewaniem i pantografami. A tutaj znajdują się manometry. Tak samo jak na N57 mamy ciśnienie w cylindrach hamulcowych, ciśnienie w przewodzie hamulcowym, przewodzie głównym i ciśnienie w przewodzie zasilającym. I tak samo jak na N57 ciśnienie w cylindrach hamulcowych, manometr ciśnienia w cylindrach hamulcowych pokazuje nam tylko pierwszy wagon. W przypadku N71 mamy jeszcze wentylatory silników trakcyjnych, czego nie ma na N57. N71 maszynista znajduje się po środku. Jest to chyba jeden z pierwszych taborów w kolejach mazowieckich, w którym maszynista został przesunięty z prawej strony kabiny właśnie na środek. Pojazd został wyposażony też w system monitoringu. Maszynista ma podgląd na to, co dzieje się w środku i na zewnątrz. W N71 powiększono też szybę czołową, dzięki czemu jest dużo lepsza widoczność. Tutaj mamy hamulec ręczny, śrubowy, taki sam jak na N57. Na N71 mamy dwa wagony silnikowe. Na każdym wagonie silnikowym są cztery silniki trakcyjne, co w trakcji ukrotnionej daje nam 16 silników trakcyjnych, co daje niezłego kopa. Teraz wygłosimy komunikat dla podróżnych. Szanowni Państwo, dziękujemy za oglądanie dzisiejszego odcinka.